Ciekawe. Na wykresie widać, że moment rozruchu następuje, jak ciśnienie spada. Czy jakby za późno działa regulator ciśnienia. Tak jakby się przecinał. Spróbuj jeszcze raz. 500... O! Jest zapłon. Tym razem nawet 580 mignęło. I to się pokrywa. Te piki. Czyli jest pierwsza anomalia. Moim zdaniem tak nie powinno być. Bo generalnie komputer, jeżeli widzi niewłaściwe ciśnienie, to nie pozwoli na otwarcie wtryskiwaczy. W tej sytuacji nie wiem, czy pojawi się błąd. Bo gdyby pompa generowała zbyt niskie ciśnienie, to pewnie system by wołał, że jest kłopot. Pewnie po dłuższym czasie, bo tu jest tak naprawdę te za wysokie ciśnienie wychodzi przez moment, tak? Tak, bo on je koryguje. One się tylko pojawia i on ma tylko po prostu problem z odpaleniem, a potem już to chodzi. Musimy sprawdzić jeszcze fizycznie, jak działa ten regulator ciśnienia, ale to jest główny podejrzany, to może być główna usterka, czyli paradoksalnie zbyt wysokie ciśnienie. Zobaczmy więc, cóż ten szkodnik wyczynia. Pracując w pompie, reguluje ciśnienie oleju napędowego, który trafia do listwy wtryskowej. Rozkazy wysyła mu sterownik silnika, analizujący również wszystkie pozostałe parametry tego diesla. Pytanie, jak się do tego regulatora dobrać? Od góry pompę zasłania kolektor. Od dołu też nie jest łatwo, ale powinno się udać. Ciasno. Proszę. No jest. A to i on. Ale on jakoś dziwnie wygląda. Czy coś brudnego jest, czy mi się wydaje? Tu jakby przebarwiony, a przetrzypany, czy nie? Brudny. No dobrze. Na początek kupimy nowy regulator i musimy dokonać analizy. Przydałoby się też zamówić filtr paliwa, zobaczyć w jakim stanie jest, czy tam nie jest sytuacja, że na przykład pompa opiłkuje i są jakieś inne problemy. Tak, on jest od spodu, ten filtr paliwa długo mógł nie być wymieniany. Mamy więc pierwszy wydatek. Czujnik kosztował 750 zł. Trzeba też wymienić filtr paliwa za złotych 140. Wymienny wkład chowa się w tej plastikowej obudowie, którą Adam właśnie odkręca. No i teraz chwila prawdy. Czy w tym filtrze są opiłki? Ależ to cieknie wszystko. Dobra. Nic nie mruga w świetle latarki. To chyba dobrze. No, na dnie nic nie widać, ale dla pewności dokładnie obejrzę filtr. A najłatwiej będzie go rozkroić. Jeżeli znajdę opiłki, to czeka mnie niezła rewolucja. Wymiana zbiornika paliwa, najbezpieczniej, bo ciężko go wypłukać. Płukanie wszystkich przewodów, wymiana pompy wysokiego ciśnienia, czyli w tym przypadku rozbiórka rozrządu i paru innych elementów. Krótko mówiąc, dwa dni ciężkiej pracy i sporo kasy. Ale zobaczę, czy na tych elementach filtrujących, na tej bibule, przypadkiem nie czają się jakieś opiłki. Bo to problem praktycznie w większości silników wysokoprężnych. Opiłki w dieslu zwykle pochodzą z pompy paliwowej wysokiego ciśnienia. Krążące w układzie drobinki uśmiercają po kolei wszystkie podzespoły. Naprawa potrafi wtedy kosztować więcej niż samo auto. Ani z jednej, ani z drugiej strony nie ma nic, co by błyszczało w świetle. No więc, krótko mówiąc, fart. Montuję nowy filtr paliwa i montuję nowy zawór.